W dzisiejszym filmie chciałabym Wam przedstawić jeden z tych wypieków, bez których nie mogą odbyć się święta Wielkiej Nocy. Jest to babka, ale ta babka jest wyjątkowa, bo jest bardzo wilgotna, ale jej tajemniczym składnikiem jest majonez. Zapraszam po szybki przepis na sprawdzoną babkę krok po kroku. Na początek jajka w temperaturze pokojowej ubijamy wraz z cukrem, zaczynając od najwolniejszych, kończąc na najszybszych obrotach. Jajka ubijamy z cukrem tak długo, aż potroją swoją objętość, będą jasne, puszyste, a cała masa będzie bardzo napowietrzona. W międzyczasie możemy sobie przygotować naszą formę na babkę. Ja moją smaruję bardzo dokładnie tłuszczem i obsypuję mąką pszenną, a jej nadmiar wysypuję. Do ubitych jajek dodaję moją skórkę otartą z cytryny i całość jeszcze ubijam dosłownie pół minutki, żeby wszystko dobrze się połączyło. Następnie dodajemy ekstrakt pomarańczowy i całość dalej miksujemy. Kolejno zmniejszamy obroty robota i zaczynamy dodawać majonez łyżka po łyżce. Kiedy dodamy całość, musimy to tylko wymieszać do połączenia, a następnie wyłączamy robot. Suche składniki przesiewamy przez sito, a następnie mieszamy ręcznie rózgą kuchenną, tak jak do biszkoptu, czyli delikatnie, ale dokładnie przemieszajmy to do spodu, ponieważ na dole mąka lubi się osiadać i żeby nie zrobiły nam się grudki, musimy wszystko wymieszać dokładnie. Natomiast jeżeli będziemy mieszać zbyt intensywnie, to nasza napowietrzona masa, tak samo jak w biszkopcie, po prostu siądzie. A chodzi o to, żeby całość była puszysta. Musimy tutaj to po prostu wyczuć. Jeżeli będzie Wam wygodniej, możecie mieszać szpatułką. Następnie wymieszane ciasto na babkę przelewamy do formy i wszystko wyrównujemy, wkładamy do nagrzanego do 170 stopni piekarnika i pieczemy na dolnym poziomie przez około 50 minut do tak zwanego suchego patyka. Przed wyjęciem sprawdzamy, czy już nie ma ciasta surowego na naszym patyczku. Jeżeli babka jest upieczona, wyciągamy ją, studzimy na kratce, a następnie dopiero po wystudzeniu wyciągamy z formy, pukając i odwracając do góry dnem. Następnie robimy lukier. Ja tutaj używam likieru adwokatowego oraz cukier puder i całość mieszam do uzyskania konsystencji takiej nieco rzadszej pasty. Ta nasza masa musi nam spływać dosyć dobrze z łyżki, ale nie może być też zbyt lejąca, ponieważ wtedy nie zatrzyma się na babce, tylko wszystko spadnie na dół. Następnie naszą babkę polewamy lukrem, dekorujemy ozdobnymi jajeczkami lub czymkolwiek innym, co lubicie, i nasza babka jest już gotowa. Takie upieczone ciasto wytrzyma spokojnie przez tydzień, dlatego możecie je sobie przygotować nawet ze 3 dni przed świętami i na pewno będzie dalej dobra. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Jeżeli tak, to tradycyjnie proszę o łapki w górę i nie zapomnijcie kliknąć też subskrypcji kanału. Zaglądajcie też na mój Facebook i Instagram, gdzie wiele się dzieje, a ja już dziś życzę Wam wszystkiego smacznego.